No, jest, chodź. Na Czleszczyku. Jest piękny. Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnej produkcji Matrixa. Tym razem widzimy się w rewelacyjnej pogodzie. Naprawdę w końcu zawitało do nas słoneczko i ciepło. Naprawdę mi tego brakowało, myślę, że widzą też. Jesteśmy nad chyba ulubionym moim typem łowiska. Jesteśmy na zalewie. Mały, urokliwy zalew. Myślę, że około 10-15 hektarów maksymalnie. Długi, dosyć wąski zbiornik, który obfituje w dosyć sporą populację leszczyka. Troszkę się obawiam się tego, że te leszcze już są, że tak powiem, potarle i tak mogą niechętnie współpracować, ale jak widzieliście już pierwsze rzuty, już jakieś wskazania, już mamy pierwsze ryby. Myślę, że to będzie naprawdę świetne dzisiaj wędkowanie. Dlatego nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Po wstępnym gruntowaniu dno jest bardzo, bardzo proste. To zresztą jest taki znak charakterystyczny zalewów. Najczęściej to jest po prostu malutkie koryto gdzieś rzeczki, która przepływała i jest w miarę prosto. Tak? Tu też mamy gdzieś około 2 metrów głębokości, więc nie jest to za dużo. Bardzo ładne, proste dno, dosyć twarde. Dlatego wybrałem sobie dwie linie. Jedna linia bliższa na 20 metrze. Dalsza linia na 44 metrze. Krótką linię zanęciłem dosłownie śladową ilością, trzy, cztery koszyczki luźnej mieszanki. Bez jokersa, bez niczego, czystej po prostu, bo chciałem zobaczyć, o, mamy rybkę. Chciałem po prostu zobaczyć, jak ryby reagują. Natomiast dłuższą linię zanęciłem zdecydowanie bardziej odważnie. Na start poszło 10 wałków czystej gliny ze sporą ilością jokersa, bo prawie 200 gramów, 200 ml, tak, całą praktycznie matrioszkę jokersa. To jeszcze delikatnie dokleiłem kolerem, bo musicie pamiętać, że na takich zalewach, jak troszkę powieje, zawsze jest ten delikatny uciąg, ten pływ. Dlatego też troszkę to mocniej chciałem po prostu dokleić. To jest taka moja baza, w którą wejdę gdzieś, powiedzmy, po półtorej godzinie. Będę też patrzył, co się dzieje tu blisko. Jeżeli tu blisko mi kucnie, to po prostu sprawdzę sobie wtedy, co się dzieje na dalszej linii. I o, mamy fajnego leszczyka. Zobaczcie. Śliczna rybka. O, połakomiła się na... Zobaczcie, na kawałeczek gnojaczka. Łowiąc na krótkiej linii, wachluję konsystencją. O co mi chodzi, tak? Ktoś się pyta, jaka jest najlepsza proporcja zanęty do gliny. Szczerze mówiąc, raz może być to 3 części gliny, część zanęty, za chwilę może być odwrotnie. Jaki ja mam na to sposób? Zobaczcie, ja mam, tu mam czystą glinę, tu mam czystą zanętę i puste pudełko. I w trakcie łowienia ja sobie po prostu wsypuję na bieżąco, tak? Zobaczcie, dwie części, wsypałem dwie garście gliny, dosypuję garstkę zanęty, mieszam,
tak? I tu mam proporcje 2 do 1, prawda? I to wykorzystuję. Jeżeli wiem, że coś jest nie tak, albo ta proporcja jest zła, to po prostu to wyrzucam, tak? To jest bardzo mało, więc nie szkoda. I możemy sobie zrobić 2 pół na pół, czyli na przykład 2 części zanęty, część gliny. To jest dużo prostsze, też nie marnujemy tej zanęty tyle i możemy sobie to na bieżąco poprawiać. W tej chwili działa mi proporcja pół na pół, ale z czasem to się może zmienić, więc ja sobie po prostu wtedy wezmę więcej gliny do pudełka. Tak więc bardzo proste rozwiązanie. Tu sobie możemy delikatnie dozować przynęt i robimy. Zobaczcie, prosty, tylko prosta zmiana przynęty i od razu te ryby są numer większe, ale śliczne branie, bo ale piękne leszczyk. Piękna rybka. Rewelacja. Widać, że te ryby są już po tarle, to co się martwiłem, ale już rybka wytarta, już widać, że zmęczona, ale śliczna ryba, naprawdę. Dobra, buziaka nie dostaje. Powiem następny. Jest kolejna rybka. Myślę, że kolejny leszczyk. Pięknie się te ryby naprawdę ustawiły. Rewelacyjnie, co ciekawe, zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Reagują najlepiej w koszyk, jak jest dodany jokers. Pomimo tego, że łowię na gnojaka, bo dodawałem gnojaka, miałem wrażenie, że za dużo było tych przynęt i od razu takie miałem przerwy, natomiast dużo jokersa, w koszyk oczywiście, a na haczyk, gnojaczek i naprawdę to jest dosłownie kilka sekund i od razu jest branie. Niesamowite. Prawie 2 godziny spędziłem na krótkiej linii. Szczerze mówiąc, nawet się nie spodziewałem, że te rybki tam się tak bardzo ładnie nakręcą. To taka moja była troszkę asekuracyjna. Ale stwierdziłem już, że po prostu sprawdzę, co się dzieje na tej dalszej linii, tak? Czyli tej takiej dosyć bogato zanęconej. I trzeci rzut i trzecia ryba. No, muszę powiedzieć, że dzisiaj jest rewelacyjne łowienie. Nie są jakieś przepotężne ryby, ale wiele frajdy mi dostarczają. O, jest kolejny piękny leszczyk. Zobaczcie. Trzeci rzut i można powiedzieć trzecia taka ładna ryba. Nie ma tam w ogóle małych ryb. Czyli to nęcenie bez zanęty spowodowało, że nie ma po prostu tam mniejszych ryb. Wszystkie jakie łowię rybki to są takie właśnie po 200 powiedzmy 200 może 300 gramów. Do koszyka dokładnie to samo ładuję, co czym nęciłem, czyli czysta glina z jokersem i na haczyk ochotka. Tu też taka mała jest moja rada, że ochotkę można sobie wyrzucać na kolano, po prostu jest ją łatwiej wybierać. Zobaczcie, co to znaczy dobrej jakości larwy. Zobaczcie, czwarty rzut, czwarta ryba. No to jest też niesamowite, też pamiętajcie, że jak łowisko jest dobrze zanęcone, to ono jak odpoczywa, ja to tak nazywam, tak? Te ryby nic nie, tych ryb tam nic nie płoszy, żaden koszyk nie wpada, one sobie tam spokojnie mogą żerować, więc później jak się pokazuje się przynęta,
no to sobie łatwo wyobrazić, że te ryby po prostu atakują ją bardzo, bardzo łapczywie. I też zauważcie, to jest też tak często, że jak wchodzicie na nową linię, w nowe łowisko, no te ryby są zdecydowanie większe, tak? Więc, bo ich, one tam spokojnie mogą sobie żerować. Jest też fajna rybka. O, jest leszczyk. O, nawet taki, mówię, takie troszeczkę biorą. Pięknie. Ach, jest, mamy go. Bardzo ładny. Ten był taki zdecydowanie waleczniejszy. Aż ładnie wytarty, już nawet wysypkę tarłową prawie zgubił już, a widzę, że niedawno miał. Dobra, rybę wrzucam do siatki. I może od razu Wam zaprezentuję zestaw dystansowy. Jakim łowię, że tak powiem, jak mam go skompletowanego. 44 metr to nie jest jakiś mega wygórowany dystans. Nie jest to bardzo daleko, jednak preferuję do takiego łowienia gdzieś, powiedzmy, kije 3,5 przy 7 metra. No tak więc dzisiaj akurat mam wypośrodkowaną, czyli mam X-klasę z serii Pro 3,60 długości do 60 gramów wyrzutu. No, uwielbiam tą wędkę właśnie do takiego łowienia nie za dużych ryb na, tak powiem, średnim dystansie, tak? No bo te 44 metry to jest, powiedzmy, średni dystans. Najdelikatniejsza szczytówka założona. Do tego mam kołowrotek rozmiar 5000. Już uważam, że przy takich odległościach lepiej troszeczkę większy mieć ten kołowrotek, bo po prostu szybciej się zwija. Na kołowrotku nawinięta jest plecionka Horizon, czyli ta z nowej serii 008. Koszyczek mam do dystansu, tak, z dolnym obciążeniem. Tutaj mam bezpośrednio do plecionki mam przywiązany kawałek feder gumy. A z tego powodu mam feder gumę, bo łowię na bardzo delikatny. Łowię delikatnym przyponem, ale przede wszystkim delikatnym haczykiem, bo haczyk mam 18. Przypon 50 cm, 0,10. Kawałek feder gumy bezpośrednio przywiązany, tak, to jest do plecionki plus koszyczek dystansowy. 30 gramów, tak? 30 gramów. Pamiętajcie też, żeby starać się łowić jak najlżejszym koszykiem, szczególnie na w miarę płytkiej wodzie, tak? Bo 2 metry to nie jest jakaś wygórowana głębokość. Mogłem łowić i 50, jednak uważam, że ten hałas, im mniej tego hałasu robimy, tym jest po prostu lepiej, tak? Więc zawsze staram się jak najmniejszym koszykiem łowić, abym tylko mógł bardzo celnie i precyzyjnie zarzucać, tak? Więc to jest mój zestaw na 44 metr. Na razie żadna ryba nie spadła, więc jest super. W związku z tym, że bliższy dystans jest wygodniejszy do łowienia, prościej się zarzuca, celniej przede wszystkim, nie trzeba aż tak korygować zestawu w trakcie lotu, więc można sobie pozwolić na łowienie krótszą wędką, a przez to jest ona bardziej finezyjna. Ostatnio zachwalam, dla mnie to jest rewelacyjna wędka, czyli Ethos Light Feather 3,3 metra. No, wędka bardzo, bardzo delikatna, świetnie amortyzuje ryby, szczególnie leszcze, tak, gdzie one tą głową walą, ona bardzo fajnie oddaje to. Natomiast nie bez kozery wybrałem tą wędkę, bo łowię zestawem bez feder gumy. Uważam, że o ile na dystansie ona jest przydatna, to łowiąc blisko, tak, tu mamy około 20 metra, uważam, że nie jest ona potrzebna, więc mam tu zestaw, sama plecionka plus skrętka. I teraz tak, co tu mam w komplecie, tak, czyli mamy wędkę z szczytówką najdelikatniejszą, czyli po uncji, 3,3, ona jest do 30 gramów wyrzutu. I co bardzo charakterystyczne, krótki dolnik. Uważam, że przy takim krótkim łowieniu jest to po prostu świetne rozwiązanie. Kołowrotek mam 4000, rozmiar 4000. O ile dalej, no to wiadomo, ta maszyna, ten kołowrotek powinien być troszkę większy, bo to jednak są te większe obciążenia. Natomiast bliżej myślę, że taka czwórka w zupełności wystarcza.
Plecionka oczywiście, nowy Horizon, rozmiar 008. Zresztą świetna plecionka, która no, jest powlekana, więc nie mamy tego odgłosu szurania tej plecionki, no i bardzo dobrze tonie. Koszyczek 20, czyli bardzo, bardzo lekki. Do tego jest skrętka. Skrętka jest bezpośrednio przywiązana do plecionki, czyli 20 gram koszyk, tutaj mamy skrętkę, przypon, już zostałem teraz przy 50 cm i haczyk 18, czyli dosyć delikatne. Widać, że te ryby jednak już jak rano jeszcze można było łowić 16, natomiast troszeczkę później to woda jest już prześwietlona. Ryby od razu zareagowały na to i zaczęły brać delikatnie, dlatego trzeba było się troszkę się wycienić. Zobaczcie, to jest dziesiątka przypon i ona nic nie zrywa, nic nie pękło. Uważam, że to jest świetnie skompletowany zestaw, który przede wszystkim też daje nam dużo frajdy w złowieniu te ryby. Naprawdę jak widać każde dotknięcie, każde branie, no i te ryby też nie spadają, a to jest, uważam, że bardzo ważne. Dobra, biorę się za łapanie. I found that photo in the sofa. And it's from way back in the one. So I guess there's much I never told you. Like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Te ryby oczywiście potrzebowały troszkę czasu, żeby się wkręcić. Ale łowię już bardzo odważnie, tak? To myślę, że na zawodach bym tak nie łowił, ale działa na ryby po prostu czysta zanęta. Najlepsza przynęta to oczywiście trzy ochotki. I mówię, parę kasterków z czystą zanętą. Próbowałem też tu z gliną, ale taki koszyczek najlepiej im pasuje. Ale nawet, pamiętajcie, nawet najlepsza przynęta, najlepsza zanęta nic wam nie daje, jeżeli nie będziecie mega celni, precyzyjni. Wiaterek nam się teraz zerwał i jest troszeczkę jest problemów z celnym zarzucaniem. Dlatego muszę delikatnie robić korektę, ale koszyk za każdym razem wpada w to samo miejsce. Jak ja bym te ryby porozrzucał, ja mam teraz, one dosłownie są jakby czekały na ten spalający koszyk, czekały na przynętę. No są naprawdę, patrz, i już jest branie od razu. No to jest naprawdę niesamowite połączenie tej precyzji z subtelnością sprzętu. No powoduje to, że można robić naprawdę no rybę. Rybę za rybą. Już idzie następna rybka. Zobaczcie, no to nawet to dosłownie było parę sekund. Już jest. O, jest jeszcze. Zobaczcie. Super. I powtarzamy. Ładna ryba. Trochę się boję, że może być gdzieś delikatnie nie wpięta pod pysk, bo bardzo dziwnie walczy. Pokazuje się już. Nie, leszczyk jest piękny. A jest. Jest leszczyk. Ale taki bardzo. Bardzo waleczna, wychudzony, już widać, że rybka już jest po tym, po tarle, chudziutka, ale całkiem naprawdę dobrej kondycji. Zobaczcie, jak zassany był. Piękna rybka. Taka mała sugestia, porada z mojej strony. Zobaczcie, jaką mam sylwetkę.
jeżeli chodzi o łowienie, ustawienie kija. Specjalnie tak robię, bo tu mam wtedy dużą kontrolę nad że tak powiem, szczytówką, tak? Nad napięciem szczytówki. Pomimo tego, że tych ryb jest sporo, one biorą naprawdę delikatnie. Zobaczcie, są bardzo takie delikatne trącenia, te ryby się obcierają. Nie wcinam w pierwsze tempo, bo jest po prostu za dużo ryb. To jest dużo, dużo obcierek. Czekam na takie pewne, o, zobaczcie, widzieliście? Takie pewne dopiero wygięcie. I to też nie jest zacięcie, tylko to jest uniesienie wędki do góry. Jak ja bym miał ją gdzieś tu na kolanie, gdzieś tu z boku, to prawdopodobnie bym wtedy bym zerwał, tak? A teraz sobie zobaczcie, mogę sobie ją bardzo delikatnie nadgarstkiem. Tu też zwróćcie uwagę, jak trzymam wędkę, tak? Ja praktycznie holuję zawsze nadgarstkiem. Tam też ktoś mi zawsze sugerował o wolnym biegu i zawsze z wolnym biegiem. I teraz można sobie tą rybę bardzo delikatnie podciągać. Zobaczcie, ona sobie idzie, puszczam tylko wolny bieg, ona sobie odchodzi. Pamiętajcie, że łowię bardzo delikatnie, na bardzo cienki przypon. O, już jest rybka pod brzegiem. Też jeszcze do góry, zobaczcie, cały czas jest wędka nisko. I rybę dopiero do góry podciągam przed samym podebraniem, tak? Więc, bo lecz bardzo często się spina po pokazaniu się na powietrzu, tak? On tam szarpie tą głową, więc starajcie się tę rybę bardzo nisko prowadzić do góry i przed samym, jak ona się pokaże, to szczerze mówiąc powinna być od razu podebrana. No i śliczny leszczyk ląduje do siatki. Pogoda się troszkę zmieniła, na całe szczęście zaszło słońce i od razu się ryby jeszcze bardziej uaktywniły, choć tak nieźle żerowało, pięknie jest. Rewelacja. Ależ chcą jeść. Im grubiej daję, tym więcej ryby. Jest ryba i to powiem szczerze, że bardzo było agresywne branie. O, jest. Ach, pięknie, pięknie. Trzeba bardzo delikatnie holować. Ale o dziwo nic mi nie spadło. A, na kolejnego leszczyka. Pięknie się te ryby nakręcają. O, jest. I zobaczcie to, co też mówiłem wcześniej, że przeszekuję te pierwsze takie te obcierki brania i praktycznie każdą rybę muszę wypychaczem wyciągać przynętę. Tak więc wiem, że za szybkie zacięcie może spowodować to, że będziemy po prostu podczepiać ryby. Tym razem troszeczkę nietypowo, na koniec łowienia opowiem to, co miałem przygotowane, tak więc zobaczcie, tu jest moja cała tacka, to co miałem na dzisiaj przygotowane. Czyli tak, zaczynam sobie od tu prawej strony, mojej prawej strony. Tutaj jest zanęta, tym razem nie zanęta czarna, tutaj mam, ona jest taka, że tak powiem, popielata, bardzo lubię ten kolor na takich jaśniejszym dnie, tak, na tym w tym zalewie nie jest muliste dno, tylko ewidentnie jest piasek, co na pewno też zauważyliście na filmie, dlatego nie chciałem czarnego koloru, tylko to jest taki troszeczkę popielaty. Tu zmieszany jest World Cup, zanęta World Cup z Gardonsem Noir. 1:1, tam około mi poszło kilograma, jest dosyć taka bardzo sypka, tak? Przede wszystkim, żeby ładnie się wymywała z koszyka. Tu obok, to jest jedną glinę miałem, znaczy jedną mieszankę glin. Dokładnie to jest paczka ziemi, paczka gliny rzecznej i pół paczki argili czarnej, tak? Żeby z tej, że chciałem troszeczkę z tej argili, żeby tego barwnika, żeby tej chmurki troszkę zostało.
I to jest. I to mi też służyło do miksowania, tak jak widzieliście na filmie, w razie potrzeby albo łowiłem na czystą glinę, to na dystansie, a tu bliżej, no to sobie tak dozowałem, tu mam pudełeczko tak w miarę potrzeby. To wyszło oczywiście taki czarny mocny kolor, tego już nie dowilżałem, bo to miało dobrą konsystencję, troszeczkę kolera dałem, który że tak powiem zrobił, że bo ona się troszeczkę lepiej kleiła, ale była bardzo, bardzo sypka, tak? Widać, że ona bardzo ładnie się osypuje. Tutaj miałem przygotowanych konopi mrożonych. Szczerze mówiąc, nie zużyłem praktycznie nic. Myślałem, że tych płoci będzie, ale niestety ich nie było. I tutaj następnie mamy ochotkę haczykową, której mi poszło około 50 gramów. Nie dodawałem do koszyka, tylko miałem na haczyk. Poszła mi prawie ćwiartka kastera, no już mam tu praktycznie puste pudełko. Ewidentnie rybą przypasowałem ten kaster. Pinki praktycznie mi nie poszło nic. Parę razy założyłem na haczyk, tylko żeby pokazać rybom, gdzie jest przynęta. Mrożony Jokers, no sprawdził się rewelacyjnie, zużyłem praktycznie no prawie pół kilo Jokersa, więc dosyć sporo. Jeszcze taka jest uwaga, jak mrożycie Jokersa, to przed wrzuceniem do wody sprawdźcie sobie, czy żeby nie pływał, tak? Bo jak go zamrozicie w czymś tłustym, jakiejś glinie, on może mieć tendencję do pływania, więc takie przedłowienie, zróbcie sobie test, po prostu wrzućcie do wody, żeby on się nie unosił. Tu mam martwe, mrożone robaki, których no też nie zużyłem, myślałem, że jakieś bonusy będą, ale nie było. No i tu mam troszeczkę robaków czerwonych. Był moment, że świetnie na to reagowały leszczyki, nawet szybciej brały niż na ochotkę, ale to dosłownie był krótki okres czasu. Próbowałem delikatnie wkroić też, ale nie było praktycznie żadnej poprawy. No myślę, że to nie jest skomplikowane, naprawdę bardzo takie proste, przyjemne łowienie. Nawet można było się troszeczkę ograniczyć z tymi przętami, z tymi mrożonkami i na pewno byśmy mieli podobne efekty. Zawsze powtarzam, im prościej łowimy, tym lepiej i pamiętajcie też nad wodą, żeby nie zamykać się na schematy i kombinować, tak? Dlatego rozdzielenie zanęty od gliny zawsze nam daje te możliwości, żebyśmy mogli sobie w trakcie łowienia to dozować. To już była moja ostatnia ryba tego dnia. Zobaczcie, buzia uśmiechnięta, szczęśliwy, radosny. Świetnie się wyłowiłem, rewelacyjny dzień. Proste, uważam, mega proste łowienie, które przyniosło mi naprawdę bardzo dużo ryb. Praktycznie przez cały czas odławiałem rybki. Jedynie takie delikatne przestoje miałem, jak przeskakowałem z linii na linię, no to wiadomo, te ryby tam miały trochę spokoju, one musiały troszkę dostać tych robaków i automatycznie się odpalały. No, super, naprawdę rewelacyjne łowienie. Cieszę się, że wszystko zagrało. Mam nadzieję, że skorzystaliście dużo ciekawych informacji z tego filmu. Mam nadzieję, że też wyciągnęliście troszkę swoich wniosków. Może coś udało się podpatrzeć, coś może skorzystać. Widzieliście dwie wędki, tak krótko podsumowując, dwie wędki, bardzo prosta mieszanka, ziemia plus zanęta w oddzielnych kuwetach. Tu sobie to odpowiednio dozowałem. Sprzynęt też myślę, że bardzo prosto, bo trochę Jokersa, kastera, praktycznie gnojaczków prawie nic nie zużyłem, pinki prawie nic, martwej pinki też nic, więc tylko praktycznie ochotka, Jokers i kaster. No, sprawiły mi, że miałem dzisiaj naprawdę super rewelacyjny dzień. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to pamiętajcie zostawić łapki w górę. Nas to na pewno
motywuje i zachęca do dalszego działania. Do następnego razu.